Blue Banana, zasady przykładowa rozgrywka. Jest to gra od wydawnictwa Piatnik. Bardzo dziękujemy. Pamiętamy, nie dla najmłodszych dzieci 0-3, żeby nam, nie wiem, banana chociażby takiego małego nie połknęły. Od 10 roku życia, 2 do 5 graczy. No lepiej zawsze takie gry, gdzie konkurujemy i bez podziału na natury, to im więcej, tym jest nas lepiej. Ci taka trójka, czwórka najlepiej, tak? Nawet piątka, chociaż wtedy już może trochę ciasno jest. Około 20 minut zabawy. O co tutaj chodzi? Więc tak, gramy 8 rund, zdobywamy sobie karty, które wymieniamy potem na punkty. Kto będzie miał najwięcej punktów, ten wygrywa rozgrywkę. Na początku należy odłożyć tutaj 16 kart. Tu już ma z tych 16, potem dwie wyciągamy sobie, które będą kartami wzorcowymi dla danej rundy. Natomiast to, co tutaj jest, nie można na to patrzeć bezpośrednio, tylko to pośrednio wskazuje nam na to, czego mamy szukać. Więc tutaj mamy flaminga, który jest fioletowy, i ta karta wskazuje nam, że mamy tu z tych stosów, które tutaj są pokazane, nam się resztę kart na równo mniej więcej na 8 stosów dzielimy. Po środku banan jako stopowanie rundy, jakby się nie da nic wziąć. I tak, ten flaming mówi nam, że mamy szukać tutaj kart, które są pakłażanem, ponieważ fioletowy jest pakłażan. Tu mamy podpowiadajkę, że fioletowy pakłażan, tak? Czyli ta karta wskazuje nam, że możemy sobie każdą kartę pakłażana wziąć, nieważne na jaki kolor. Czy mamy tu pakłażana? Nie mamy. Oprócz tego nam wskazuje, ale się możecie, jak coś weźmiemy, to może nam się pakłażan odsłonić, tak? Więc kolor wskazuje nam na pakłażana, a kształt wskazuje nam na barwę, na różowy, bo Fleming jest różowy. Czyli oprócz tego wszystko, co jest różowe, możemy wziąć. Czy mamy tu gdzieś różowy? Nie mamy. Czyli jak byłaby tylko ta jedna karta, no to bierzemy banana. Ale jest jeszcze druga karta. Ta karta wskazuje nam kształt pakłażana, wskazuje na kolor, czyli fioletowe, wszystko, co jest fioletowe do brania. Pamiętamy, nie ma tutaj nic takiego fioletowego. A oprócz tego mamy kolor pomarańczowy, on nam wskazuje na piłkę. Czyli bierzemy też każdą piłkę, niezależnie od koloru, a piłki mamy. Czyli jak tutaj byśmy się spieszyli, już gramy, no to bierzemy to, bierzemy to, bo są piłki, a to nam wskazuje kolor pomarańczowy na piłkę, która jest pomarańczowa. Siłą rzeczy odsłoniło się nowe. No i pamiętamy, czy mamy coś różowego? Nie mamy, bo flaming jest normalnie różowy. Oprócz tego, czy mamy tutaj bakłażana? Bo kolor flaminga fioletowy jest od bakłażana. Nie mamy bakłażana. Teraz ta druga karta. Ona jest pomarańczowa, czyli wskazuje na piłki. Piłki właśnie wziąłem, nie mamy piłek więcej, ale oprócz tego to jest bakłażan. Bakłażan wskazuje nam na fiolet. Czy mamy tutaj jakiś fiolet? Nie mamy tutaj żadnego fioletu, czyli chwytam to. Tak? I to, jak chwyciłem dobrze, to oprócz tego, że miałem karty wzięte, to te dwie karty dostaję w nagrodę. Kto ma najwięcej kart, dostaje mały żeton. Natomiast, o, taki mały żetonik. Natomiast pięć takich małych żetoników zamieniamy na jeden duży. Jeśli byśmy w danej rundzie mieli więcej zdobyć żetonów niż taki jeden duży, no to już nie zdobywamy. Ten duży nam stopuje w danej rundzie zdobywanie punktów. Jeśli to wziąłbym tak, że nie powinienem tego wziąć, bo jeszcze jakaś karta byłaby dopasowana do tamtych. Pamiętamy, zawsze na 4 wskazuje, bo kształt wskazuje nam na kolor, kolor na obiekt, na kształt. I tutaj to samo, tak? Kolor pomarańczowy na piłkę, kształt bakłażana na każdy fiolet. Więc jeśli coś takiego pasującego jeszcze by było, a ja bym to wziął, no to zliczam, ile mam żetonów i tyle, ile mam żetonów, tyle kart oddaję. Oczywiście nie mogę zejść poniżej zera, tak? I na końcu po 8 rundach, czyli jak zejdą nam te karty, które tutaj są pod tym, no to kończymy sobie rozgrywkę. W trakcie pomyłki te karty, które oddaję, tak, one już nie wchodzą do gry, idą do pudełka. No i siłą rzeczy tu wyjdzie nowy, z dołu stali nowy jakiś ten zestaw.
Można zrobić tak, że przy wyciąganiu dajemy tak, ale potem przed rozgrywką szybko odwracamy na drugą, tak? Można jakoś tak próbować, albo wyciągnąć, zasłonić, żeby ktoś nie miał łatwiej, bo ten, kto wyciąga, zawsze traci jakby trochę koncentracji na wyciąganiu tego. Więc o tym trzeba pamiętać, tak? No, gramy po 8 rundach, jak to zejdzie, kto ma najwięcej punktów, ten wygrywa. A w trybie, widzicie tryb. To nam pokazuje tą grę, którą teraz pokazałem, standardową. A to nam już jest pierwszy tryb. To nam pokazuje to, że działamy wręcz przeciwnie. Czyli jak normalnie byśmy wzięli w tym przypadku czarne rzeczy oraz żaby, bo zielona jest żaba, a czarny kolor jest normalnie od kapelusza, tak? Więc byśmy brali wszystko, co jest czarne i wszystko, co jest żabą, to z tym znaczkiem mamy wręcz przeciwnie brać. To, co nie jest żabą i to, co nie jest czarne. I tutaj, to nam pokazuje na pomarańczowy piłka i nam pokazuje na cylinder, bo czarny, więc bierzemy tylko, co nie jest piłką, nie jest cylindrem. Z tym. To jest ten tryb taki przeciwności. A oprócz tego możemy grać tak, że na zmianę. Raz standardowe zasady, raz przeciwne. Standardowe, przeciwne to w ogóle jest zamieszanie, tak? Więc to jest ten wariant do tej gry. Fajna produkcja, taka, że należy być cały czas skoncentrowanym, ale też ostrożnym, pamiętając, że jednak to jest wyścig, tak? Że kto pierwszy, ten lepszy. Są te oddawanie kart, jak źle chwycimy banana, no ale też jest ważne to, żeby te karty zdobywać przed innymi, tak? Bo walczymy o te karty. I druga rzecz, no wiadomo, jeszcze się stanie, jak dany stos zejdzie, no to mamy mniejszy wybór na stole, tak? Te stosy też będą powoli nam wtedy schodzić. To jest Blue Banana od Wolfganga Warsha. Fajna rzecz, imprezowa, ale też rodzinna, od Piatnika. Jak ktoś lubi takie tytuły jak Voodoo, jak Jungle Speed, Coco Banana, kiedyś też pokazywaliśmy tego typu, no to jest warte polecenia. Naprawdę fajna, fajna gra. Szybka, dynamiczna, taka też na myślenie, na tą szybkość reakcji, koordynacja, oko, ręka. Bardzo, bardzo dobra rzecz. Blue Banana, dzięki.